Annuncio vobis gaudium magnum Abemus papam Jesus Christus Początek i spełnienie Królestwa Bożego. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 18 marca 1987 roku. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Od tych słów rozpoczyna Jezus z Nazaretu swoje mesjańskie nauczanie Królestwa Bożego, które wraz z Jezusem wkracza w życie i w dzieje człowieka, jest spełnieniem obietnicy zbawienia, którą Pan dał Izraelowi. Jezus objawia się jako Mesjasz nie po to, by objąć władzę w sensie doczesnym i politycznym, odpowiadającym pojęciu współczesnych Mu ludzi, ale czyni to dlatego, że w Jego posłannictwie, uwieńczonym męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, wszystkie obietnice Boże są tak. Aby w pełni zrozumieć misję Jezusa, trzeba sięgnąć do orędzia Starego Testamentu, które głosi zbawczą królewskość Pana. W pieśni Mojżesza Pan zostaje obwołany Królem, gdyż w cudowny sposób wezwolił swój lud i wiodąc go mocą i miłością doprowadził do komunii z sobą i braćmi. Również prastary psalm 29 daje świadectwo tej wiary, gdy przedstawia Pana w Jego królewskiej mocy, którą ogarnia On całe stworzenie, głosząc swemu ludowi siłę, błogosławieństwo i pokój. Tematyka zbawienia przenika do głębi wiarę w Pana, Króla. Przede wszystkim w scenie powołania Izajasza. Król, którego prorok widzi oczyma wiary, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, to Bóg, który w tajemnicy transcendentnej świętości i miłosiernej dobroci objawia się swemu ludowi jako źródło miłości, która oczyszcza, przebacza i zbawia. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Właśnie dzięki tej wierze wzbawczą królewskość pana, monarchia nie osiągnęła w ludzie przymierza takiej autonomii, jak w innych narodach. Król jest tu wybierany jako pomazaniec Boży, a więc narzędzie, poprzez które sam Bóg sprawuje władzę nad Izraelem. Bóg króluje, głoszą nieustannie psalmy. W obliczu bolesnego poczucia ludzkich ograniczeń i grzechu, prorocy głoszą nowe przymierze, na mocy którego sam pan. Obejmie zbawcze królowanie nad swym odnowionym ludem. W tym kontekście rozpoczyna się oczekiwanie na nowego Dawida, którego Pan powoła do życia i uczyni narzędziem wyjścia, wyzwolenia i zbawienia. Od tej chwili postać Mesjasza występuje w ścisłym powiązaniu z początkiem królowania Bożego nad całym światem. Choć po okresie wygnania przestaje istnieć w Izraelu instytucja monarchii. To równocześnie coraz bardziej pogłębia się wiara w królowanie Boga nad swym ludem, które rozszerzy się aż po krańce ziemi. Najwymowniejszym świadectwem tej nadziei są psalmy opiewające pana króla. Nadzieja ta osiągnie swój szczyt, gdy wzrok wiary, wybiegając poza granice ludzkiego czasu i ludzkich dziejów, pozwoli zrozumieć, że dopiero w przyszłym, wiecznym życiu, królestwo Boże zapanuje z całą swą potęgą. Wtedy to wszyscy odkupieni osiągną poprzez zmartwychwstanie pełną komunię życia i miłości z Panem. Jezus nawiązuje do tej nadziei Starego Testamentu i głosi jej spełnienie. Królestwo Boże jest centralnym tematem Jego nauczania, o czym w szczególny sposób świadczą przypowieści. Przypowieść o siewcy głosi, że Królestwo Boże urzeczywistnia się już w nauczaniu Jezusa a równocześnie wskazuje na obfitość owoców, które złożą się na ogromne bogactwo Królestwa Ukresu Czasów. Przypowieść o nasieniu, które samo wyrasta, podkreśla, że Królestwo nie jest dziełem człowieka, lecz darem miłości Bożej, która działa w sercu wiernych i prowadzi dzieje ludzkie ku ich ostatecznemu spełnieniu w wieczystej komunii z Panem. Przypowieść o chwaście rosnącym w pszenicy oraz przypowieść o sieci, Mówią przede wszystkim o zbawieniu Bożym, które jest już obecne i działa w świecie, ale obok synów Królestwa występują tu także wprowadzający nieprawość synowie złego. Dopiero u kresu dziejów siły zła zostaną zniszczone, a ten, kto przyjął Królestwo już na zawsze, pozostanie z Panem. Wreszcie przypowieści o skarbie i o perle ukazują najwyższą i absolutną wartość Królestwa Bożego. Ten kto to zrozumiał, gotów jest do wszelkich ofiar i wyrzeczeń, aby tylko do niego przystąpić. Z nauczania Jezusa płynie ogromne bogactwo światła. Pełne urzeczywistnienie Królestwa Bożego należy oczywiście do przyszłości. Ma przyjść. Modlitwa Ojcze Nasz uczy, jak o to przyjście prosić. Przyjdź królestwo Twoje. Równocześnie jednak Jezus stwierdza, że Królestwo Boże już do Was przyszło. I jest pośród Was, w Jego nauczaniu i w Jego czynach. Z całego Nowego Testamentu wynika ponadto, że w ustanowionym przez Jezusa Kościele, Królewskość Boga uobecnia się w Chrystusie jako dar zbawienia w wierze, nowego życia w Duchu Świętym i komunii w miłości. W ten sposób ujawnia się głęboka więź pomiędzy Królestwem i Jezusem. Więź tak silna, że królestwo Boże można wręcz nazwać królestwem Chrystusa, zgodnie zresztą z tym, co On sam stwierdza w rozmowie z Piłatem, kiedy mówi, że jego królestwo nie jest z tego świata. W tym świetle można zrozumieć podane przez Jezusa warunki, których spełnienie otwiera dostęp do królestwa. Można je wszystkie zawrzeć w jednym słowie: nawrócenie. Poprzez nawrócenie człowiek otwiera się na dar Boga który wzywa do swego królestwa i chwały, przyjmuje królestwo jak dziecko, jest gotów do wszelkich wyrzeczeń, aby móc doń wejść. Królestwo Boże wymaga głębokiej i nowej sprawiedliwości, zaangażowania w spełnianie woli Bożej, wewnętrznej prostoty dziecka, przezwyciężania przeszkody, jaką jest bogactwo. Błogosławieństwa Jezusa stanowią niejako magna charta królestwa niebieskiego które jest otwarte dla ubogich w duchu, zasmuconych, cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, miłosiernych dla osób czystego serca, wprowadzających pokój i cierpiących prześladowania dla sprawiedliwości. Błogosławieństwa wskazują nie tylko na wymogi Królestwa, ale przede wszystkim wyrażają to, czego w nas samych dokonuje Bóg, upodobniając nas do swego Syna i uzdolniając do dzielenia Jego uczuć. Miłości i przebaczenia. Nauczaniu Jezusa o Królestwie Bożym daje świadectwo Kościół Nowego Testamentu, który uczestniczył w nim z radością swej wiary paschalnej. Kościół ten to wspólnota prostaczków, których ojciec uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. Wspólnota tych, którzy żyją w Chrystusie, idąc za Duchem Świętym, drogą pokoju którzy walczą, by nie ulec pokusie, i wystrzegają się uczynków ciała, gdyż wiedzą, że ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kościół jest wspólnotą tych, którzy głoszą swym życiem i słowem o rędzie Jezusa. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kościół, który z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże, w każdej Eucharystii prosi Ojca o to, by przyszło Jego Królestwo. Żyje on w żarliwym oczekiwaniu na chwalebne przyjście Jezusa, Pana i Zbawiciela, który przekaże majestatowi Bożemu wieczne i powszechne Królestwo Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, prefacja na uroczystość Chrystusa Króla. To oczekiwanie na przyjście Pana jest niewyczerpanym źródłem nadziei i energii. Pobudza ono ochrzczonych, którzy stali się uczestnikami królewskiej godności Chrystusa, do tego, by zawsze żyli w królestwie umiłowanego syna i naśladując w swych czynach czyny Jezusa, świadczyli i głosili obecność królestwa w świecie. Sobór uczy, iż na mocy tego świadectwa wiary i miłości, świat przeniknięty zostanie duchem Chrystusa i z większą skutecznością będzie osiągał swój cel sprawiedliwości, miłości i pokoju. Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie od słów, Przybliżyło się Królestwo Boże. I te słowa, ta rzeczywistość Królestwa Bożego, staje odtąd w centrum Ewangelii, w centrum słów i czynów Chrystusa. Jest to temat, który ma swój początek w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, w tych obietnicach i zapowiedziach, które Bóg czynił ludowi wybranemu i całej ludzkości przez proroków. Królestwo Boże to znaczy Bóg jako Król, jako Ten, który rządzi ludzkimi sprawami, ludzkimi sercami, ludzkimi dziejami, ludźmi i narodami. Królestwo Boże zostało wyrażone w rzeczywistości Starego Przymierza przez Królestwo Izraela. Izrael otrzymał zgodę Boga na powoływanie królów, którzy by byli narzędziem jego królowania w Bożym ludzie, tak jak tym narzędziem byli przedtem patriarchowie. A przede wszystkim Mojżesz i dziedzice jego charyzmatu. Na skutek tego pojęcie królestwa Bożego mogło się zacieśnić. Jednakże, prawda wyrażana w Bożych obietnicach wskazywała zawsze na inny jego wymiar właśnie na ten wymiar, który jest związany z przyjściem Mesjasza. Mesjasz więc przychodzi i ogłasza nadejście Królestwa Bożego. To znaczy, że to Królestwo Boże jest już wśród nas, razem z nim. Królestwo Boże jest w was. Równocześnie to królestwo Boże, które już przyszło wraz z Nim, ma się jeszcze spełnić. Wciąż należy na nie oczekiwać i do niego dążyć. Jezus uczy nas, ażebyśmy modlili się stale: przyjdź królestwo Twoje. A więc już jest i jeszcze jest oczekiwane, jeszcze jest nam zadane. Kiedy Jezus uczy o królestwie Bożym, przede wszystkim w przypowieściach to całą tę bożą prawdę o Królestwie Bożym przedstawia nam poprzez liczne porównania. Wiele z nich znamy i pamiętamy. Wskazuje również, jakie są warunki, ażeby wejść do tego królestwa. Warunkiem głównym jest wewnętrzne nawrócenie a więc jest to królestwo ludzkich serc. Chrystus, pytany przez Piłata o swoje królestwo, odpowie: Królestwo moje nie jest z tego świata. A więc wskaże na to, że ma się ono w pełni zrealizować w przyszłości. W świecie przyszłym, w wieczności, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, równocześnie w tej samej odpowiedzi dodaje: Jam się na to narodził, i na to przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. A więc ta prawda, która jest w nim, ta prawda, w której my uczestniczymy w Ewangelii, w życiu Chrystusa, w tajemnicy Chrystusa, w sakramentach Chrystusa, już tworzy to królestwo. To królestwo nie tylko ma przyjść, ale stale ma się stawać. Taka jest nauka o Królestwie Bożym w Ewangelii, którą w wielkim wymiarze podjął Sobór Watykański II. Tę prawdę na nowo nam przybliżył i należy powiedzieć, dostosował do wymagań naszej epoki. Bo oczywiście, jeżeli Królestwo Boże już jest, to jest także w tej naszej epoce. Jest wśród wszystkich narodów świata, jest na naszej ziemi, na polskiej ziemi. Równocześnie, jeżeli stale się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, to znaczy, że wciąż ma się ono stawać, wciąż się mamy przygotowywać do jego ostatecznego, eschatologicznego spełnienia. Każda liturgia eucharystyczna, każda msza święta jest wypełniona tą prawdą. Królestwo Boże jest całe w Jezusie Chrystusie, całe w Jego Ewangelii, w Jego tajemnicy paschalnej, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Równocześnie w tym że samym Jezusie Chrystusie jest Ono zadane nam. My, którzy się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, stale mamy się przyczyniać do tego, żeby Ono się przybliżało. Ten skrót dzisiejszej Katechezy proszę przyjąć zarazem jako gorące życzenie, bo słowa modlitwy pańskiej są prośbami, ale są zarazem wielkimi życzeniami, które my sami sobie winniśmy składać wobec Boga i w imię Chrystusa. Kiedy się modlimy, Przyjdź Królestwo Twoje, to modlimy się o jakieś wielkie dobro człowieka, życia ludzkiego, powołania ludzkiego, powołania osób i społeczeństw. Dzisiaj pragnę z Wami razem o to dobro się modlić dla wszystkich, dla naszej Ojczyzny. Niech Kościół w Polsce, tak jak i Kościół na całym świecie, będzie tym miejscem, na którym przez posługę słowa, sakramentów, przez życie według ośmiu błogosławieństw w Duchu Chrystusa, to Królestwo Boże stale się realizuje i przybliża. Patelności Jeziceli, czankicze tołem tu, adwini ja trenutku i jak wolontasz Sì, in cielo e in terra. il nostro, quotidiano da noi e è, che dimette la vita nostra, sì, nostri è il nostro inizio, e il è e lo si induca in tentazione.